Elo, elo widzowie! Witam was w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie nowy tryb, który został wprowadzony parę dni temu, a tak dokładnie chodzi tutaj o Ohio Mod. Tak, taki tryb został wprowadzony z okazji Prima Aprilis i dzisiaj sobie go przetestujemy. Także ty, drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tutaj łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam cię do oglądania. Jeszcze na start zobaczmy sobie, o, fajna ciekawostka, powiem wam, bo dzisiaj prawdopodobnie na odcinku odblokujemy Titan Bunny Cameraman, więc elegancko. Ale zanim to jeszcze pójdźmy do mailboxa, powiem wam szczerze, chyba parę dni już nie sprawdzałem, więc możemy sobie luknąć. Co to za gifciki dostaliśmy? No nie, no potężne gifciki, już na start widzę. Dedenene, pozdrawiam, dziękuję za large lasera i 50 gemów. Bartecio, dziękuję za create'a. Tymon, dzięki za 50 gemów, szefito. Stefan, pozdrawiam również, szefie. Piotrek, pozdro, tajny pozdro. Jano, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć create'ów. Co jest? Jano, szefito, pozdro, szefie. Matiusz, 50 gemów i saw? Pozdro, szef, jeszcze tutaj dołożył. Dzięki za 55 gemów i kolejnego sawa. Adam, dziękuję ci za dwa bany create'y. Pozdrawiam również, szefie. I love, dziękuję, KLM, pozdro. Xavier, Kuba, pozdro. Coś ważnego, dziękuję za create'a. Baton, dzięki za create'a. Baton, jeszcze dzięki za jetpacka. Przemu, za ninja, dziękuję. Tutaj coś ważnego, dziękuję jeszcze raz za create'a. KLM, dzięki za create'a patrykowego. Lola, i tu jest coś takiego, co ja wam widzowie mówiłem. Bo tuś Lola mówi, oddaj szefa i hypera. Gdzie ja hypera od nikogo nie dostałem, tylko musiałem samemu kupić. Ale faktycznie szefa dostałem od Loli, to prawda, potwierdzam, dostałem gifta. Ale przypomnę, był to gift, była wiadomość, kończę z tą grą chyba, czy nie wiem, nie gram już, trzymaj tutaj szef no, jako prezent. I teraz na przykład po miesiącu pisze mi oddaj. No ja widzowie nie oddaję w takim wypadku, bo no nie wiem. Tak samo jak ja rozdałem wam już kilkadziesiąt mityków i tak dalej. I teraz powiedziałbym wszystkim oddajcie. No nie, to tak nie działa, jeżeli coś dajesz, nie odbierasz. Więc pozdro byku, ale ja nie oddaję niestety. Bo to jest giga niemiłe zachowanie. Blisko, dziękuję za 87 gemów. Jeszcze tutaj dwa glitchy, jeszcze Titan Cinema. Co jest? Ile ziomek giftów dał? Dziękuję ci, Blisko, za raz, dwa, trzy, cztery, pięć mityków. Jeszcze dwa Toxic Upgraded Titan Cameramany. Pozdro, Blisko. Jeszcze spuki, dziękuję za large'a, Olek, dzięki za 5 gemów. I jeszcze tu w sumie 5 to 10. Real Polska, dzięki za dual bata. Opowert, dzięki za kamera. Marcel, dzięki za create'a. Beacon, dzięki za create'a. Xaver, dzięki za sawa. Oskar, dzięki za Titana i jeszcze 60 gemów i jeszcze create'a dodatkowo. Vitos, pozdro oczywiście, dziękuję za large banymana. I Oskar, raz, dwa, trzy, cztery create'y. Pozdrawiam serdecznie, bardzo ci za to dziękuję. No i oczywiście klasycznie klaimujemy wszystkie gifty. No i powiem wam tak, troszkę tych giftów się uzbierało, zaraz będziemy robić kolejny chyba opening. Ale jeszcze przed startem gry powiem wam, że jest 11-dniowy April Fool Event, gdzie za 200 coinów możemy otwierać nowe jednostki zrobione pod Prima Aprilis. Dokładnie jest to Ohio Cameraman, Microwave Man, Mewing TV Man i Titan Sigma Man. No nie, no tego Titana to ja muszę dropnąć, więc powiem wam tak, że ja teraz zbieram do 100 tysięcy coinów i robimy chyba opening. Bo już bym pewnie taki opening zrobił, gdyby nie to, że te coiny wydałem na te create'y za 1200 gemów. Czekajcie, one są tutaj tak, mythic. Dosłownie na te mythic create'y wydałem chyba z 50k gemów już. Zamiast zaoszczędzać na odcinek, chciałem szybko otworzyć i dropnąć nową legendę. W sumie nie legendę, tylko mityka. No i dobra, co my w ogóle tego Ohio moda potrzebujemy? Tak naprawdę nic nie potrzebujemy, obojętnie jedna jaka jednostka. Ale to chyba doskonale wiecie. Ponieważ tutaj jednostki na tym trybie są totalne RNG, czyli losowe. Ale to za chwilkę wam pokażę, jeszcze taki jeden pro tip dla osób, które grają Easter Event mapę. Polecam wam taki team, jaki ja tutaj mam. Możecie tylko DJ TV Mana podmienić na przykład na Announcera. I dosłownie taki team trwa 17 minut gierka. Wystarczy wam w zupełności, żeby przejść tą mapę. Bo ja właśnie w taki sposób biłem 50 poziom karnetu. Chociaż po co ja wam to mówię, jak każdy z was już ma pewnie skończony karnet. No dobra, nie gadajmy tyle, wejdźmy sobie oczywiście na nasz Ohio mod. Skibidi Ohio, Skibidi Sigma. Pam, 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 pam. Jesteśmy na Ohio modzie i teraz tak, od razu jedynka i szukamy tutaj Green Lasera. Tak, bo tutaj są totalnie losowe jednostki, totalnie losowe. Mamy Santę, dobra, Santa też może być na start, mi tam pasuje. Możemy odpalić skipa już powoli. I szukajmy, widzowie, na pewno Green Lasera. Tak, bo to jest podstawa, tak szczerze wam powiem. Ja już raz grałem ten tryb ze znajomymi. W piątkę graliśmy i naprawdę było ciekawie. Nie powiem, że nie, było ciekawie. I naprawdę ten tryb potrafi wkurzyć giga ludzi, uwierzcie mi. Dlaczego, to zaraz wam pokażę. W sumie nawet w grze zobaczycie, o co mi chodzi. Ale szukajmy Laser Gun. Tu nie jest Laser Gun. Ja szukam Green Lasera. Dajcie mi Green Lasera.
Pierwsze jednostki mogą się przedostać nam do bazy, ale gdzie jest Green Laser? No właśnie, szukanie jest tutaj tragiczne. O, mamy Green Lasera, dobra, postawmy go sobie na przykład gdzieś tutaj. Nie, ja nie skipnąłem, nie, co ja zrobiłem, ja nie skipnąłem. O Boże, kochany, no i właśnie to jest to, to jest to. Teraz szukaj go od nowa. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się go znaleźć jednak. Uwaga, czy uda mi się go znaleźć? Chyba się nie uda. Parę jednostek na start się nam przedostanie, ale to nie jest jakiś duży problem, bo bazy raczej nam nie zniszczą. No chyba, że zrespi nam się troll jednostka, ale to o tym zaraz. Tylko znajdę go Green Lasera. Gdzie on jest? Jest Green Laser, dobra. Postawmy go sobie na przykład, nie wiem, gdzieś o tutaj. I dobra, myślę, że teraz możemy grać chyba na skipie i teraz będziemy znowu szukali kolejnych jednostek, elegancko, elegancko. No i właśnie o to w tym trybie chodzi, widzowie, że na przykład zaczynacie w tą grę albo macie jakieś 2-3 jednostki słabe, to tutaj możecie sobie zagrać każdą jednostką, jaka jest w grze. Tak, nawet upgraded Titan Drillmanem, bo jest taka opcja na wylosowanie go. Tylko no, powiem tak, trzeba znać koszt, bo jeżeli nie wiecie, ile kosztuje postawienie, czyli na przykład, nie wiem, Leprechaun 7 gemów, DJ TV Man 300 i nie macie tyle gemów, no to tracicie, tracicie, więc trzeba znać cenę oczywiście naszych jednostek na postawienie. To jedyny minus. No i też taka taktyka ode mnie, tak jak ja wam pokazałem na start, Green Laser, a potem oczywiście Santy. Santa to przede wszystkim to, co musicie mieć, albo jakieś inne farmy, ale ja akurat jestem przyzwyczajony do Sant, zawsze stawiam Santy, więc też wam tak polecam, bo one dają mnóstwo kaski, więc tak wam polecę, że one wam w zupełności wystarczą, te Santy. No ale dobra, patrzcie, jak się ciężko ich szuka. Ja tak szukam i chyba już minęła trzecia minuta, a ja dalej nie znalazłem drugiej Santy. Chyba, widzowie, nie znajdę. Ulepszamy naszą Santę, ulepszę naszego Green Lasera i szukajmy jakichś takich jednostek OP. Jeżeli nie znajdę Santy, no to coś innego musimy na pewno postawić. A coś innego, no to mianowicie, nie wiem, co ja mogę postawić sobie. Czym ja jeszcze tak dawno nie grałem? Bo ten tryb jest idealny do testowania właśnie jednostek. Albo granie jednostkami, którymi nie grać. Mogę Leprechauna postawić, okej. Leprechaun myślę, że będzie spoko na starcik, tylko muszę uzbierać 777 kasy. Więc uzbierajmy tyle, o ja nie mogę, tu trzeba czekać, dobra, ja ustawię sobie autoskipa nawet, dobra, postawmy Leprechauna na start, bo czemu by nie, a kogo by tym razem postawić, może Titan Clawera, ale to dużo kosztuje, więc na razie może odpuśćmy go, Spiderka możemy postawić, Titan Sigma Mena, no nie, no jego to na pewno muszę postawić, bo to jest nowa jednostka, naprawdę jest mega fajny, ja go muszę dropnąć, o, Scientista się znalazł, więc Scientistę też możemy postawić, bo czemu by nie. I powiem wam tak, ta mapa często potrafi dobrze strollować. Dlaczego? Aktualnie idzie nam bardzo dobrze, ale czasami raz na, nie wiem, kilkanaście gierek jest szansa, że na przykład w piątym wave'ie pojawi wam się boss, który ma 3 miliony HP na przykład. I w ten sposób no nie macie szans wygrać. To jest taki troll od Telantrika, który bardzo jest fajny. Troszkę ludzi wkurza, bo jeżeli no gracie, zaczynacie grę, mija 5 minut i wy już przegrywacie, no to jest to troszeczkę wkurzające, nie powiem, że nie. Ale no wiadomo, no prima aprilisowi dowcip to jest. O, a przy okazji druga Santa, elegancko, postawmy sobie, ulepszmy oczywiście. O, i to jest to! To jest to, o czym wam miałem teraz powiedzieć. Co Telantrik jeszcze mógł zrobić na prima aprilis? No co? Fajny tryb. Dosyć śmieszny, bo sami widzicie tą mapę, no myślę, że wygląda kozacko. Ale zrobił też coś takiego, że macie... że jak ulepszacie jednostki, to jest szansa, że wam ona się nie ulepszy, że pobierze wam po prostu kasę, a nie dostajecie upgrade'a. Nie wiem, czy ja wam to teraz tak pokażę szybko, ale przykładowo Scientista, no akurat mi się udał, ale jest szansa, że pobierze wam kasę i nie uda się upgrade i będziecie musieli od nowa zbierać tą kasę. No to jest naprawdę coś takiego ciekawego z okazji Prima Aprilis. Przy okazji, no tutaj parę jednostek się przedostało. Możemy jeszcze jedną Santę poszukać, nie wiem, czy dam radę znaleźć, miejmy taką nadzieję. Bo kasa w tej grze nam się przyda, żeby testować różne jednostki. No i mamy naszą przepiękną Santę, let's go. Dobra, czy Telantrik mnie troluje tutaj, czy nie troluje? Dobra, nic nie idzie póki co ciężkiego, więc jest dobrze. Myślę, żeby sobie naszego Leprechauna ulepszyć za chwilkę, żeby tu jednak te jednostki się nie przedostały dalej. Okej, potrzebujemy jeszcze trochę kasy. Green Laser też mógłbym ulepszyć, bo czemu by nie? Ale może na początku, chociaż dobra, ulepszmy go. O, i właśnie to jest to. No ulepszyłem go, pobrało mi kasę i nie został ulepszony. No nie, no, panie Telantriku, niech mnie tam tak pan nie troluje. Ale to jeszcze nic, widzowie, bo to jest $600, to nie jest dużo, ale jak ja ostatnio upgraded Titan Drillmana chciałem ulepszyć za $40,000 i mi pobrało kasę i go nie ulepszyło, to byłem tak zły, bo prawie przez to bym przegrał wtedy gierkę, pamiętam. Ale na szczęście jakimś cudem udało mi się jeszcze wygrać, ale no naprawdę, ten prima aprilisowe dowcipy, te Telantrika są akurat bardzo fajne i szczerze, jak oceniacie ten update, jeszcze was spytam, bo moim zdaniem jest on OP. Dosłownie żadna gra z okazji Prima Aprilis nie wprowadziła nic ciekawego, albo wcale, albo jakiś mały dodatek, albo ogólnie nic takiego wielkiego, a Telantrik
Szacuneczek dla ciebie, z okazji Prima Aprilis. Trzy nowe jednostki podajże, albo i nawet cztery, chyba cztery. Nowa mapa, która jest mega OP, bo możecie przetestować właśnie jednostki, tak jak mówiłem. Jeszcze jest ten troll, plus nowe create i podajże chyba to tyle. Więc moim zdaniem ten update jest 10 na 10, jeśli chodzi o update z okazji Prima Aprilis. No i dobra, 11 wave, czy my damy tutaj radę, czy my przegramy? Zobaczymy, póki co może tego leprikona bym ulepszył i ulepszmy sobie go, dobra, level drugi, niech tu troszkę obija te jednostki. I co my możemy teraz postawić? To jest dobre pytanie. Hunter Cameraman, no może nie, ej, upgraded mech Cameraman, ja go nie miałem jeszcze, ciekawe ile on kosztuje na start postawienie, ja nim nie grałem, ja jeszcze go nawet nie dropnąłem. Więc no możemy go przetestować również, nie wiem, postawmy go, nie wiem, gdzieś tutaj na przykład. Tylko ile on kosztuje na start? Mam nadzieję, że 2000 dolców starczy, powinno. I let's go upgraded mech cameraman na start 1000 damage'a, bije troszkę mocno. Range ma, okej, na start jest duży, nie będę mówił, że nie, 15 starczy nam. No i cooldown sekunda, okej. Ulepszmy, żeby był jednak na drugim levelu, no i znowu mi kasę pobrał, no Telantric, nie troluj mnie na odcinku chociaż, proszę cię. Ja potrzebuję tych upgrade'ów. Dobra, ustawmy chyba autoskipa, raczej damy radę, jeżeli będą jakieś problemy, to najwyżej wtedy pomyślimy, co zrobić. Póki co na pewno farm będę musiał ulepszyć, bo kasa się tutaj przyda. I co on w ogóle robi? Okej, on tak z pięści bije. Ej, fajnie wygląda ten upgraded mech cameraman i fajną animację ma, on tak z pięści bije te jednostki, podoba mi się to. Ulepszym kolejną santę przy okazji, Muton Toilet się troszkę przedostanie, ale to nie jest jakiś problem, bo go zaraz pokonamy. I co by teraz kolejnego? Ja bym jakiegoś DJ TV Mana postawił tutaj, żeby jednak... Dodał nam boosty. Scientist? Nie, no Scientisty nie potrzebuję. Tak naprawdę tamten też mi jest niepotrzebny. Medic też. O, Titan Sigma Man. Nim tylko zagrałem jedną giereczkę, więc jego też możemy sobie tu postawić elegancko. O, jest i Titan Sigma Man. No patrzcie sami jak on się prezentuje. No jest cudowny, no sami to powiecie. Nie zaprzeczycie mi. Titan Sigma Man. Jest chyba aktualnie moim zdaniem najlepsza jednostka pod względem wyglądu w tej grze. Naprawdę najlepsza jednostka. Są te leprikony, które wyglądają cudownie. Są inne śmieszne jednostki, no ale Titan Sigma Man, top 1 moim zdaniem. Top 1 nie do pobicia. No i patrzcie, no niby mam w EQ DJ TV Mana, chciałbym go postawić, no ale daje mi tą jedno, losową jednostkę, więc no nie uda się, muszę go znaleźć tutaj. I czy ja dam radę go znaleźć? To jest dobre pytanie. Large Firework, ej, ja nigdy nim nie grałem, mogłem go sobie tutaj ubrać. Co my to jeszcze możemy dać takiego ciekawego? Może upgrade the Titan. O, Godly, ale Godly testowałem. Godly może nie. Szefa też nie. No Titan Sigma Man jeden mi starczy, drugi nie jest potrzebny zbytnio. Chyba na razie nic więcej. Wiecie co? Dużo jednostek przedostaje się, więc ja bym trochę skipnął, może skipnął, wyłączył skipa i tego upgrade the Titana ulepszył, ale proszę Telantric, nie troluj mnie. No dwa razy pod rząd. No widzicie co się wydarzyło? 3000 dolarów poszło z mojego konta, ja nie dostałem upgrade'a. Ciekawe. Może za trzecim razem? Za trzecim razem, okej, siadło. Ech, panie Telantriku. My tu się chyba lubimy. Bardzo się lubimy, na pewno. 100%. Dobra, co by tu jeszcze postawić ciekawego? Coś takiego, nie no, Drillman zwykły nie. Jakby to był jeszcze ten upgraded Titan, to może tak. Ale zwykłego nie ma co. Sigma już mamy. Sigma jeden starczy. Sinister średnio. Naprawdę, jest to tyle jednostek, że ciężko jest cokolwiek wybrać. I właśnie, może tego Microwave'a nowego odweźmy. Bo on, z tego co wiem, ale nie jestem pewien, odbija jakby te toilety i one cofają się. W sensie odbija. Zmienia im kierunek... trasy, że zamiast iść do przodu, one idą do tyłu, z tego co wiem. Albo to był on? Czekajcie, postawmy sobie go, bo nie pamiętam, który to był. Nie no, jeszcze jak on wygląda, co jest? No prawdziwy Mewing. Przy okazji skipek. I czy to on właśnie odwracał trajektorię lotu tych tutaj jednostek naszych kiblarzy? Chyba nie, chociaż stoi w miejscu, patrzcie, on zatrzymał się w miejscu, nic nie robi. Więc nie wiem, czy to czasami nie było coś innego, że zatrzymują się jednostki w miejscu. O, dron by się też przydał, już widzę stąd. No to czemu by tutaj nie znaleźć jeszcze drona? No już jak tak szukam wszystkich jednostek. Może DJ TV Mana przy okazji znajdziemy. No i był dron i go oczywiście skipnąłem. To jest klasyczne. Dobra, ale udało mi się znaleźć DJ TV Mana, więc sobie go postawię. No i ulepszenie nie siadło, klasycznie. Drugi upgrade już siadł. Dobra, myślę, że możemy skipnąć. I na pewno tego Titan Sigma Mana ulepszmy, ale czy siądzie, uwaga? Nie siadło. Ej, dobra, jak pierwszy raz grałem tą grę, to tam na przykład, no nie wiem, 50 upgrade'ów, 5 nie siadło. A tutaj dosłownie większość upgrade'ów nie siada. Więc ja nie wiem, czy to tak zostało naprawione, żeby to jeszcze bardziej były psikusy. Czy ja mam po prostu takie OPH, ale ciągłe upgrade'y mnie siadają. No patrzcie, zróbmy sobie skipa, ulepszmy. O, siadło, dobra, git.
Bo jednak no już tu się nam trochę damage przyda, bo to jest 22 wave, to już połowa giereczki praktycznie. DJ TVmana ulepszmy sobie elegancko, elegancko jest ulepszony. I co by tu teraz postawić, widzowie? Scientist? No niezbyt. Nowy upgrade kamera Spider jest fajny, powiem wam, mam go w ekwipunku. Ale czy on jest jakiś OP? No powiem tak, jak gracie tryb Nightmare, on wam wystarczy. O, mamy tego Microwave'a przy okazji, możemy sobie go postawić. I co on robi? On chyba slowował leciutko. Nie wiem, czy to była jakaś taka jednostka, czy mi się może pomyliło, ale naprawdę, ja słyszałem, że jakaś jednostka odwraca trajektorię tutaj właśnie chodzenia kiblarzy. Chyba, że ktoś po prostu mnie baitował. Dobra, jest speaker repair drone, stawiamy go, na pewno nasze santy musimy ulepszyć na maksa, bo już połowa gry jeszcze ich nie ulepszyłem, więc ulepszmy sobie, przynajmniej one siadają w upgrade'ach. I myślę, żeby sobie ustawić autoskipa już powoli, chociaż będziemy musieli też tutaj nasze jednostki ulepszyć, bo one są ledwo co ulepszone. Ale może póki co ulepszmy nasze santy, bo już prawie wszystkie mamy ulepszone. Więc tutaj uzbierajmy jeszcze $1500, mam nadzieję, że siądzie i nie będę musiał ich więcej ulepszać, uwaga. Dobra, ustawmy sobie nawet tego autoskipa, bo czemu by nie? Ustawmy autoskipa, będzie trochę ciekawiej, bo jednak idzie aktualnie za łatwo, bym powiedział, no bo bez autoskipa no to nie ma nic ciężkiego. Jednak z autoskipem... Aha, i nie siadło, dobra, nieważne. Ale z autoskipem są nieraz przygody, chociaż sami zresztą widzicie, co tu się dzieje. Nie wiem, czy na pewno chcę go ustawiać. Wiecie co, na chwilę jeszcze go wyłączę, ale dosłownie na chwilę i zaraz go ustawimy od nowa, tylko uzbieram 6000. Dobra, siadło elegancko. I jeszcze mam w planach znaleźć upgrade Titan Drillmana. I jak już go znajdę, myślę, że sobie ustawię tego autoskipa. Tylko czy ja go znajdę szybko, czy nie? No bo naprawdę, szukanie tych jednostek czasami trwa 1-2 minuty. O, dobra, na szczęście siadło za pierwszym praktycznie. W sensie po chwili znalazłem. Dobra, i postawimy sobie go gdzieś tutaj, tylko ja tu będę kasę musiał mieć, więc skipnijmy sobie. I czekajcie, gdzie ja go mogę tak dokładnie jeszcze postawić? Tu mogę niby. Ale ja bym wolał gdzieś w tym miejscu na przykład. O, tutaj. Dobra, tu sobie go stawiam elegancko. No i teraz mogę grać autoskipa. Na pewno Titan Sigma Mana będziemy musieli zaraz ulepszyć. Może tego tutaj upgraded mech cameramana też ulepszmy, bo czemu by nie. Raz ulepszony i jeszcze raz go mogę nawet ulepszyć. Dobra, zaraz go ulepszymy na pewno, albo w sumie już mogę. Aha, chyba nie siadło, no wiedziałem, znowu mi kasę Telantrik zabrał. Green laser w upgrade'zie, no też by się przydał za chwilkę. Dron by się na pewno przydał, wiecie? Na pewno drona. Jezu, ile mam jednostek do ulepszenia teraz. Dobra, ulepszmy na razie drona na fulla, teraz może zajmiemy się tym mewingiem, bo czemu by nie, on też daje niezły damage. Dobra, czy ktoś tu się przedostaje dalej? No parę jednostek idzie dalej, bo to jest 30 wave, a to nie jest tryb easy, tylko tryb jako nightmare, jakby ten Ohio mod to taki tryb nightmare. I uwaga, mewing ulepszony na maksa? Nie! Pobrał nam Telantrik klasycznie kasę i nie dał upgrade'a, to już jest klasyk wam powiem. Ja już się tego przyzwyczaiłem. Dobra, podejście numer 2 zaraz zrobimy, uwaga, podejście numer 2, czy go ulepszymy na maksa? Dobra, siadł, a to nie jest jeszcze max, okej, jeszcze raz mogę go ulepszyć. I co, on zatrzymuje te jednostki? Okej, czyli po prostu jednak nie odwraca trajektorii właśnie chodzenia tych kiblarzy, tylko zatrzymuje te jednostki czasami, dobra. Chyba, że to jeszcze inna jednostka, czekajcie, jeszcze mamy tego Microwave'a, ale to chyba nie on, on na pewno tego nie robił. Mogę go ulepszyć i ulepszmy go na maksa nawet, wiecie? I ulepszyłem właśnie go na maksa, 2700 damage na 0,2 sekundy, elegancko. Ale to raczej nie on, no bo tak aktualnie patrzę, patrzę i nic tutaj się nie dzieje z tym jednostkami. Przy okazji mewing ulepszony na maksa, 3000 damage na 0,2 sekundy, elegancko, panie kolego. Możemy też na pewno DJ TVmana, Leprechauna. Jezu, ile mam tu jednostek do ulepszenia. Dobra, DJ TVman tradycyjnie nie siadł, ale podejście numer 2 i jest ulepszony na maksa. Może teraz tym Leprechaunem się zajmę, bo to są te tańsze jednostki, jednak potem jak zostaną mi same praktycznie Titany, no to będziemy potrzebowali trochę więcej kasy. Dobra, dobra, idzie póki co dobrze, trochę nam usypiają tych jednostek, ale to nie jest problem, ulepszmy sobie Leprechauna, czy siądzie? Ej, czuję, że nie siądzie, uwaga, siadł, o dziwo siadł Leprechaun. Dobra, teraz tego upgraded mych kameramena, z czego on tak tutaj, wow, on ma takie działko, a to nie jest ulepszony na maksa. I tu z tych pięści, czy z czego on tutaj? Ale nie, naprawdę, ten mech ma fajną animację, ulepszmy go. Jeszcze to nie jest na maksa. Ten mech chyba ma 6 leveli, no nie wierzę, że będzie miał więcej. Jakby miał więcej, to byłbym w szoku. Ale naprawdę, jak na mityka, mocny on jest. I okej, 7000 damage'a, no tak naprawdę pewnie ma 6. Nie wiem nawet sam, bo mam właśnie tego DJ TVmana obok. Na 0,16, czyli pewnie na 0,2, 0,25. No i co? Ulepszymy sobie również Sigma Mana. Sigma Man 5000 damage już bije, a to nie jest ostatni upgrade. Ostatni upgrade kosztuje nas $14500.
No ale sami patrzcie, jaki taki team tu bije ich. No te kiblarze nie mają szans przedostania się dalej. A ja przypomnę, tego drilla jeszcze nawet nie ulepszyłem. On jest dosłownie tylko postawiony. A dopiero zaraz zajmę się ulepszaniem. Dobra, Titan Sigma Man siadł. I 8750 damage'a na 0,16 sekundy. Ręcz przemocarny. Ale Titan Drillman ma jeszcze większe tak naprawdę. Zresztą sami zobaczycie, jak będziecie mieli takich dwóch Titan Drillmanów, ile oni mają range'a i jaki damage mają. Aczkolwiek raczej już w tym momencie każdy wie, jaki Titan Drillman jest potężny. Chociaż on dostał nerfa w ogóle. To też jest ciekawostka. Upgraded Titan Drillman był jeszcze mocniejszy, tylko dostał nerfa. No ale jak ktoś nie wie, to już patrzcie, na start, drugi level, 25 tysięcy damage na 0,75 sekundy. Zaraz ulepszamy go na trzeci level, który pewnie nie siądzie. Tak myślałem, że Tylantrik mnie sprankuje i nie siadł. Przy okazji mamy tu Secret Rocket Launcher Toileta, yo, ale go nawet nie widać, o jest ziomek, siemanu, siemanu. Ej, patrzcie w ogóle, jak ten Sigma daje te promienie z takimi właśnie trollowymi jakby buźkami. Sami widzicie, jak to wygląda, poczekajcie, no tutaj muszą przedostać się trochę dalej. A my spróbujemy podejście numer 2. Kolejne 12 tysięcy dolarów nieulepszone. Fajnie, fajnie. Dobra, w sumie przy okazji ten Titan Drillman mi jest niepotrzebny, bo i tak go nie zdążę ulepszyć, więc ja sobie go selnę. A patrzcie w ogóle te promienie, widzicie? To są takie buźki wysyłane na tych kiblarzy. No i to jest Titan Sigma Man. No, najlepsza jednostka moim zdaniem w tej grze. Czy możemy coś jeszcze postawić tak, żeby zdążyć? Coś nowego takiego? Czy my coś jeszcze jakiego mamy nowego do przetestowania? Chyba nie, wiecie, chyba nie. Chyba wszystko już postawiłem. Możemy jeszcze tego upgraded kamera Spidera postawić, bo czemu by nie? Ulepszmy sobie go na maksa i na maksymalnym levelu. Widzicie, ile tutaj bije, plus ma explosion radius, tak? To jest właśnie rzecz, która jest fajna w tym upgraded kamera Spiderze. No i to, że nie dostaje stunów, to też taka ciekawostka. Upgraded kamera Spider nie dostaje żadnych stunów. Tak jak to jest Spider TV-kiem właśnie. Dobra, 46 wave, my to już wygrywamy. Jeszcze bym coś tutaj postawił, ale przy okazji ulepszymy sobie green laserka. No i ostatnią taką jednostką, jakie postawię, może coś, co dawno nim nie grałem. Secret Agent? Nie, no Agent nie. A niech będzie Titan Clowerman. Przy okazji sobie Lucky Blocki tu ziomeczek postawi. I naprawdę tutaj nie musicie być jakimiś mega ultra prosami, nie musicie mieć najlepszych jednostek na ten tryb. Tutaj wbijacie dosłownie, możecie założyć totalnie nowe konto, na którym macie najsłabszą jednostkę, czyli Speakermana bodajże to jest. I możecie grać sobie ten tryb i zarabiać coiny i przy okazji świetnie się bawić. No naprawdę, psikusy to nie są jeszcze pokazane, jakie tu były psikusy, bo to, że wam nie siada coś, to akurat jest mały psikus, ale to, co wam wcześniej mówiłem, że na trzecim wave'ie może wam się zrespić jednostka, której nie macie szansy pokonać, to jest najśmieszniejszy psikus na tej mapie. No ale mówię, to się zdarza średnio na, nie wiem, 1 na 10 gierek. U mój kolega akurat zagrał parę giereczek, chyba z 10 i raz go to spotkało. Czy coś tu się jeszcze wydarzy? Chyba nie. Chyba to już jest winek, co nie? Jeszcze możemy postawić, nie wiem, upgraded mecha drugiego, bo czemu by nie? Ulepszymy go na maksa. No i koniec gry. 15 jednostek postawione. Lecimy 50 wave, mamy bossa. Tylko czy mu podołamy? Bo to jest dobre pytanie. Czy moje jednostki pokonają bossa, czy jednak to przegramy? No sprawdźmy. Giant Smooth Toilet. Uwaga, 2,5 miliona HP, to jest naprawdę bardzo mało, w porównaniu na przykład do Easter Moda, gdzie tam ma chyba 12 milionów ten królik. No nie no, Giant Smooth Toilet to idzie do spania, bez gadania. Let's go, wygraliśmy tryb, 1800 coinów, tylko że ja mam właśnie double coiny i coin boosta. No ale 600 takich coinów za meczek, myślę, że elegancka kwota, 300 jajuszek i 1200 expa. No i oficjalnie w tym momencie też możemy sobie wejść tutaj do naszego karnetu i oficjalnie wraz z wami go skończyłem. Odbieramy Titan Bunny Cameraman. No to tak jeszcze na pożegnanie otwórzmy jednego create'a, bo dostałem taki Patrick Create. Otwórzmy może tutaj Titan? Nie, tradycyjnie Lucky Speakerman. A te sobie jeszcze powiem wam szczerze, że pozbieram, jak uzbieram jakąś większą ilość, to może znowu jakiś opening nagramy. Póki co powiedziałbym, że to na tyle widzowie, ale to nie na tyle, bo jeszcze konkurs mamy. A zanim konkurs, to na ekranie macie zwycięzców ostatniego losowania. Serdecznie mordeczki wam gratuluję, nagrody już poszły mailboxem. A dzisiaj u mnie do wygrania będziecie mieli coś takiego jak... A nie wiem, Titan Present Many. Dwie osoby wygrywają, jedyne co musicie napisać to ważnik w komentarzu. A ja póki co dzięki za oglądanie, do następnych odcinków i siemanu!